Trzy sposoby na niepodległość. I Roman Dmowski, i Józef Piłsudski po 1905 roku w świetle porażki koncepcji powstania narodowego Piłsudskiego i w świetle niemożności dogadania się w tym momencie politycznego z Rosją musieli przewartościować swoje koncepcje polityczne. Dokonali tego na różny sposób. Dmowski, który był publicystą politycznym najwyższej miary, najlepszym polskim pisarzem politycznym, chyba w historii polskiej myśli politycznej, może ksiądz Piotr Skarga mógłby być z nim porównywalny, wydał znakomitą książkę Niemcy, Rosja i kwestia polska w roku 1907. Praca Dmowskiego stawiała kwestię w sposób następujący. Chciałbym powiedzieć o tym dość dokładnie, bo wiele tu nieporozumień. Orientacja Dmowskiego była antyniemiecka. Dmowski bowiem wywodził w sposób absolutnie przekonywujący, że Polsce nie grozi rusyfikacja, faktycznie, rzecz najgroźniejsza dla narodu, bowiem Rosjanie mają zbyt mało sił żywotnych i nie są atrakcyjni na tyle kulturowo, aby móc doprowadzić do denacjonalizacji narodu polskiego. Natomiast jest to całkiem możliwe i pokazywał konkretne przykłady, że tak się dzieje na ziemiach zaboru pruskiego. Innymi słowy, należy walczyć z groźniejszym wrogiem. Rosja, wywodził Dmowski, nie jest już w tej chwili specjalnie groźna. Groźne są Prusy, dynamiczne, potężne Prusy. I stąd pomysł przeciwstawienia się nawet z Rosją Prusom. Tyle teoria. Za tym postąpiła praktyka. Praktyka polegała na proklamowaniu ruchu neosłowiańskiego poprzez potrzebę wyraźnie w tym czasie artykułowaną Czechów oparcia się w swojej polityce wewnętrznej i zewnętrznej na Rosji. Polacy postanowili pod wodzą Dmowskiego utworzyć ogólnosłowiański ruch. W przeciwieństwie do dawnego panslawizmu, który nie promowałby przywództwa Rosji, tylko byłby ruchem demokratycznym, służyłby jako forum porozumienia ludów słowiańskich. Przede wszystkim liczył Dmowski, że dojdzie do pojednania polsko-rosyjskiego, że inni Słowianie wyjednają, wymuszą na Rosji konieczność takiego pojednania. Prawie się tak stało, ale nie do końca. Niestety. I ten ruch dał właściwie jedno. Stworzył z Dmowskiego działacza w końcu lokalnego i prowincjonalnego polityka w skali światowej, w skali europejskiej. Dmowski był już zauważoną w Europie postacią, bowiem na coś takiego jak na ruch neosłowiański patrzono z uwagą w Berlinie, w Londynie, w Paryżu. Roman Dmowski. Memoriał o terytorium państwa polskiego złożony sekretarzowi stanu Balfourowi w Londynie. Dziś w Polsce nikt nie wierzy w urządzenie przyszłości Polski przez Rosję. Gdy niemieckie rozwiązanie kwestii polskiej z punktu widzenia sprzymierzonych jest niedopuszczalne, oznaczałoby bowiem najważniejszy krok w podboju całej Europy Środkowej przez Niemcy, pozostaje jedynie ustanowienie niezawisłego państwa polskiego. To państwo musi przyczynić się do utrzymania równowagi europejskiej, do czego konieczne są warunki następujące. Musi ono być dostatecznie duże i silne. Musi posiadać warunki gospodarczej niezawisłości od Niemiec, z których najważniejszymi są dostęp do morza oraz posiadanie bogatych śląskich pokładów węgla. Orientacja Józefa Piłsudskiego to jest z kolei orientacja antyrosyjska. Dlaczego antyrosyjska? Piłsudski uważa, i też ma wiele racji, że jądrem etnograficznym ziem polskich jest Kongresówka, Królestwo Kongresowe. Bez niej się nie uda odzyskać niepodległej Polski. Piłsudski stawia program. Niepodległość za wszelką cenę, w obojętnych byle jakich granicach. Dmowski przeciwnie. Przede wszystkim zjednoczenie wszystkich ziem polskich, a potem pomyślimy o niepodległości. To powoduje przy takim założeniu, jakie robi Piłsudski, zupełnie inną ocenę sytuacji strategicznej. Przy takim założeniu Kongresówkę można zdobyć tylko na Rosji. Żeby ją zdobyć, trzeba się oprzeć, mówi Piłsudski, na najsłabszym z państw zaborczych, bo ono będzie najskłonniejsze do kompromisów, na Austro-Węgrzech. No, nie dodaje w swoich wywodach, że Austro-Węgry są jak bliźniak siamski, złączone politycznie z Rzeszą Niemiecką i to oznacza sojusz z Niemcami. Ale tego Piłsudski się nie boi, ba, gotów jest poświęcić poznańskie dla niepodległości Kongresówki, dla niepodległości choć skrawka ziem polskich. Czy byłaby to niepodległość prawdziwa, realna i pełna? Trudno do końca powiedzieć. Józef Piłsudski. Rozkaz na drugą rocznicę wojny 6 sierpnia 1916 roku. Mamy do obrony skarb,
któryśmy bezsprzecznie zdobyli. W ciężkich walkach, krwawymi ofiarami, żołnierze wszystkich brygad wyrwali nienawistnym losom to, czegośmy nie mieli jeszcze wychodząc na wojnę. Honor żołnierza polskiego, którego bitność i wewnętrzna dyscyplina nie podlega już nigdzie żadnej wątpliwości. Był oczywiście jeszcze trzeci sposób patrzenia na gotującą się wojnę europejską, na widocznie postępujące przygotowania do wojny. Była doktryna trójlojalizmu, o której już mówiłem. Konserwatyści postanowili bowiem, że trzeba trwać przy zaborczych tronach. Tak jak deklarowali Franciszkowi Józefowi, wtedy młodemu, przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy, powtarzali tę formułę w 1914 roku. Posłowie polscy w Wiedniu, posłowie polscy w Petersburgu, posłowie polscy w Berlinie. Doktryna bezpieczna. Wedle niej niewiele można było stracić, ale niewiele można było zyskać. To nie była doktryna ofensywna. A sytuacja geopolityczna dawała możliwość wyzyskania jej. Nie w taki sposób, w jaki to się ostatecznie stało, bo tego nie mógł przewidywać nikt w najśmielszych snach, ale w stopniu nawet mniejszym. To mogło się wydawać realne. Galicja, polski Piemont. Cóż to był za tyran i ciemiężca, że jego portrety do dzisiaj wiszą w polskich domach? Oczywiście nie we wszystkich, w domach krakowskich. Myślę o Franciszku Józefie I, cesarzu Austrii, potem królu Węgier, władcy dualistycznej monarchii i przy okazji władcy Królestwa Galicji i Lodomerii. Początek miał nieszczególny. Polacy, zresztą i poddani, nie kochali go w początkach panowania, bo był tym, który po zachłyśnięciu się wolnością przez ludy monarchii w roku 1848 nadał wydarzeniom kurs reakcyjny. Brzydko mówiąc, był tym, który przykręcał śrubę. Wszystko zmieniło się jednak po nieszczęśliwych wojnach, które prowadziła Austria pod jego niestety dowództwem, na przełomie lat 50. i 60. z Francją najpierw, a potem przeciwko Prusom. Cesarz z biegiem czasu stawał się łagodniejszy, zatracił swoją pewną drapieżność polityczną, którą miał jako młody człowiek, a okazał się idealnym biurokratą. Najlepszy biurokrata biurokratycznej monarchii, bo dualistyczne Austro-Węgry z wyodrębnioną autonomiczną Galicją były państwem biurokratycznym. Były państwem, w którym życie toczyło się leniwo, ale trzeba przyznać, że bez większych konfliktów narodowych i z niewielkimi konfliktami społecznymi. Austro-Węgry były państwem, które przeżywało w mniejszym stopniu Galicja w początku XX wieku okres wyjątkowej prosperity gospodarczej. Było wreszcie, co warto podkreślić, państwem, w którym konflikty narodowościowe nie rozpalały się do granic, których można byłoby oczekiwać z uwagi na różnice interesu, na różnice w podejściu do fundamentalnych kwestii politycznych między, powiedzmy, Węgrami a Chorwatami, czy Polakami a Ukraińcami. Tadeusz Boy-Żeleński. Znasz li ten kraj? Z salonów i zakrystii życie wymknęło się na ulicę. Zaczęło szumieć po kawiarniach. Młodzież, której przedtem w Krakowie się nie czuło, wyroiła się pelerynami. Na lewym brzegu Wisły wykwitło nowe dla Krakowa zjawisko – cyganeria. I gdybyż jedna. Niemal równocześnie oglądał Kraków cyganerię malarską, cyganerię Pawlikowskiego, cyganerię Zapolskiej, cyganerię Przybyszewskiego, cyganerię Bronowicką, ba, można by powiedzieć cyganerię Lutosławskiego i Daszyńskiego, nie licząc cyganerii studenckiej, wzmożonej młodzieżą chroniącą się raz po raz zza kordonu i falangą młodych dziewcząt, pierwszy raz dopuszczonych do studiów uniwersyteckich. Galicja była niewątpliwie obszarem Austrii B, jeżeli tak można powiedzieć, traktowana jako rezerwuar rekruta i pod tym względem bezlitośnie drenowana. Nie podlegała rozwojowi szybkiemu gospodarczemu, stała się
krainą, o której Stanisław Szczepanowski na przełomie stuleci napisał głośną, wstrząsającą książkę, nieco przesadzoną oczywiście, jak wszystkie takie rzeczy publicystyczne, Nędza Galicji w cyfrach. Ale Nędza Galicji z jednej strony, a z drugiej strony szerokie pole do rozwoju narodowej kultury, tożsamości, obchodów narodowych, innymi słowy kultywowania na każdy sposób polskości, czego nie wolno było ani w zaborze rosyjskim do 1905 roku, ani pruskim. W tej sytuacji dochodziło do swoistego letargu uczuć narodowych. Pisał o tym w swoich pamiętnikach późniejszy dyplomata i ambasador Alfred Wysocki. Pamiętam na przykład, że stojąc przed komisją poborową na Zamku Wawelskim, który przekształcony był na koszary, w jakiejś dużej sali cuchnącej skórą i kapustą, nie oburzało mnie, że są to przecież komnaty polskiego zamku królewskiego. Nastąpiło pogodzenie z monarchią. I jeszcze jeden cytat, wydaje mi się charakterystyczny. Poeta Włodzimierz Zagórski tak ujął dylematy mieszkańca Galicji i Lodomerii. Miałem sen straszny, okropny, zbrodniczy, grzeszny, fatalny. Śniłem, że jestem Polakiem, ja powiatowy marszałek. Kiedym się ze snu obudził, dałbym sobie ze 100 pałek i odtąd biedzę się jeszcze, rady nie mogąc dać sobie. Ach, przebacz, wysoki rządzie, już nigdy tego nie zrobię. Wytworzał się swojego rodzaju galicyjski patriotyzm, którego komiczne ślady, jadąc do Krakowa, czasami możemy znaleźć. Austria nie była więzieniem narodów, ale Austria nie była też państwem demokratycznym. Austria była państwem pod pewnymi względami zacofaną w Europie. Czy była skazana na los, który spotkał ją w roku 1918? Myślę, że nie. Myślę, że wydarzenia potoczyły się tutaj w sposób dość fatalny, nie do końca przewidywany. Gdyby nie wojna, w którą dość lekkomyślnie ją wplątano, Austro-Węgry, powiększone o Królestwo Polskie, wtedy szanse miałaby koncepcja trialistyczna, trójmonarchii, stałyby się może zalążkiem Zjednoczonych Stanów Europy. Takie Austro-Węgry, Polska. Może dla Polaków to byłoby i lepiej, i wtedy wszyscy mielibyśmy na ścianach portrety Franciszka Józefa.